Wychodzą na stadion obie drużyny. Holendrzy grać będą w pomarańczowych koszulkach i w białych spodenkach. Reprezentacja Polski w białych koszulkach i w czerwonych spodenkach. Oto arbiter spotkania. Ci kibice, którzy oglądali ostatni mecz finałowy o Puchar Anglii w maju, przypominają sobie zapewne tego dżentelmena. Prowadził on właśnie spotkanie między West Ham United a Fulham. Po lewej stronie reprezentacja Polski. Po prawej stronie słynni Holendrzy, w których jest wiele wspaniałych piłkarzy. Wielu wspaniałych piłkarzy. Piłkarzy, którzy na listach triumfowali. Mam na myśli Johana Cruyffa, jednego z najlepszych na świecie. Słynnego Johana Neskensa. Dalej bramkarza Jana von Beverena. Willema von Hanehema. Oto Cruyff. Beveren, Kroll, Kraj, ogromny Willy van Hanehem, ten czarny tutaj z lewej strony. Drużyna Holandii gra w dzisiejszym meczu w najsilniejszym składzie. Jak przypominamy sobie, w meczu z Holandią, z Finlandią nie grali Kraj i Neskens. Zjechali oni jednak wczoraj. Z Barcelony odbyli trening i dziś grają w zespole pomarańczowym. Zawsze szalenie wzruszające chwile, kiedy ten wielotysięczny tłum na Stadionie Śląskim śpiewa Mazurka Dąbrowskiego. Proszę Państwa, od roku 1967 tu na Stadionie Śląskim nie wygrała z polską reprezentacją żadna drużyna. Jeszcze raz przypominam, po raz piąty spotykamy się z Holendrami. 68 rok w Warszawie 0-0. 69 w Rotterdamie wygrała Holandia 1-0. 7 września 1969 roku Polska-Holandia 2-1 dla Polski. Bramki Jarosik i Włodzimierz Lubański dla Holendrów Wery. I przed słynnym meczem na Wembley w 73 roku w Rotterdamie Holandia-Polska 1-1. Wówczas bramkę w 45 minucie, zresztą wspaniałą, strzelił Kazimierz Deyna. We wszystkich czterech meczach uczestniczyło tylko trzech piłkarzy. Deyna, Van Beveren i Surbier. Losowanie stron, kapitanowie drużyn i za chwilę będziemy wiedzieli, z której strony zaczną Polacy. Do tej pory w startach Mistrzostw Europy, a było tych startów już cztery, ten jest piąty, nie zdołaliśmy przejść poza pierwszą rundę, względnie wyjść z eliminacji grupowych. W 19 rozgrywanych meczach uzyskaliśmy 7 zwycięstw, 4 remisy, 8 porażek. Najwięcej bramek w eliminacjach Mistrzostw Europy zdobył Lubański, Gadocha, Brychczy, Żmijewski, Grzegorczyk, Sołtysik i Grzegorz Lato. Proszę Państwa, w drużynie holenderskiej, o czym już wkrótce
Mówiłem, mamy wyśmienitych, wspaniałych piłkarzy, uznawanych na wszystkich listach klasyfikacyjnych świata. Rekordzistami, jeśli chodzi o występy w drużynie narodowej, jest Wim Surbier, 39 występów, Ruud Krol, 33, Johan Cruyff, 38. No, ale są również dwaj zawodnicy, którzy dopiero debiutują. Właściwie nie są to ich pierwsze mecze w reprezentacji, ale Nils Overweg na stoperze i jego partner na obronie, Adrie van Kraaij, mają zaledwie Overweg jeden mecz, van Kraaij 28. Rekordzistami w zespole polskim Kazimierz Dejna 67 występów i Robert Gadocha 62. Proszę Państwa, za chwilę rozpocznie się, mamy nadzieję, wielki mecz, który wzbudził ogromne zainteresowanie w Europie. 9 stacji telewizyjnych prowadzi bezpośrednią transmisję. Na trybunach Fulvio Bernardini, trener reprezentacji. Na trybunach również obok kibiców z całego kraju Polacy z USA, z Australii, ze Szkocji, z Anglii. 680 tysięcy zapotrzebowań na bilety było. Rozpoczynają Holendrzy. Szarmach. Nadal Szarmach. Po prawej stronie wychodzi Lato. Lato, chorągiewka sędziego. Spalony. No ale atak pełen fantazji. Znakomity rajd Andrzeja Szarmacha. Jeszcze raz mamy powtórkę. Rzut wolny dla zespołu polskiego. A więc sędzia wcześniej w tumulcie, nie usłyszeliśmy, odgwizdał faul na szarżującym Szarmachu. Dejna i Gadocha. Kasperczak po prawej stronie. Mur Holendrów. W tym murze również dwaj Polacy. I obok. A więc tuż po uzyskaniu piłki przez zespół polski zagrożenie pola karnego wicemistrzów świata. Rozpoczyna Wim Surbier, prawy obrońca. Faul, środek boiska. Adrie van Kraaij. Drużyna holenderska teraz wolno przesuwa się na naszą połowę. Lato i Krol. Strzał van Hennehema. Przepraszam, van den Kailena. Zawodnika obdarzonego bardzo ostrym uderzeniem z obu nóg. Kasperczak. Szymanowski. Dejna. Teraz idzie Polak środkiem, po prawej stronie mamy dwóch zawodników. Wchodzi Lato, atakuje go Overweg. Piłka poza boiskiem, rzut rożny dla drużyny polskiej. Robert Gadocha. 5 sylwetek w biało-czerwonych strojach. Prawie cała drużyna holenderska na własnej połowie. Główka! Wydawało się, że będzie główka. W wykonaniu Kasperczaka. Out trzymamy teraz, naciskając Kasperczak. Długie, dobre podanie tam do góry na nadbiegającego Gadochę. Gadocha teraz idzie na prawe skrzydło. Na lewej stronie zostaje Grzegorz Lato. Holendrzy znani są z tego, że raczej bardzo krótko, ściśle kryją. Nie dają strefy, każdy swego. Stąd też za naszymi piłkarzami powinni bez przerwy podążać ich opiekunowie. Wracamy na własną połowę. Grzegorz Lato z siódemką na ekranie Państwa. Już jest na własnej pozycji. Już wolniutko tam w okolice, gdzie jest piłka, podąża Robert Gadocha, znany ze swej ruchliwości i ze wspomagania linii defensywnych. Wawrowski obok Żmuda.
za nimi z tyłu Bulzacki. Szymanowski ustawiony przy bocznej linii. Teraz w charakterze prawoskrzydłowego. Kasperczak się ustawia. Niecelne podanie Dejny. Maszczyk. Wchodzimy na połowę przeciwnika. Znów cofają się Holendrzy. Mają tylko w przodzie Cruyffa. Piękne opanowanie piłki. Janssen. Neskens. Cruyff. Trójka Polaków zaatakowało Cruyffa, tymczasem Holendrzy w posiadaniu piłki. Interwencja Szymanowskiego, piłka poza boiskiem, aut dla Holendrów. Piąta minuta gry meczu o Mistrzostwa Europy Polska-Holandia. Rezultat na Stadionie Śląskim 0-0. Heilen. Van Hennehem. Heilen. Z tyłu Van Kraj. Zdąży, nie zdążył Van Kraj. Bardzo piękna akcja, idziemy teraz. Wydawało się, że pójdziemy prawym łącznikiem przez Grzegorza Lato. Wrócił jednak Van Hennehem. Oto on przy piłce. Niecelne podanie. Okazja. Lato. Sunie prawym ścigłem. Narożnik blisko. Doskonałe dośrodkowanie. Przepuszczenie piłki. Znakomita akcja zespołu polskiego. Trzy podania. Kot na tarcie. I sprytne zagranie Henryka Wawrowskiego. Jan Tomaszewski. Van Kraj. Gwizdek sędziego. Przerwa. Van Hennehem. Van Kraj. Hennehem. Cruyff. Uderzenie na puste pole. Tam liczył, że ktoś z wysuniętych do przodu jego rodaków dojdzie do piłki. Rozpoczynamy. Wolno teraz. Próbujemy rozpoczynać tymi pozycyjnymi atakami, z czego Polacy słyną, ale nie mają one dość dokładności. Piękne podanie, dokładne laty. Kasperczak. Po prawej stronie Szymanowski. Szymanowski. Rajd Polaka. Nadal rajd. Sędzia nie przerywa gry. Piękne dośrodkowanie. Gutka. Kapitalna sytuacja. Andrzej Szarmak fantastycznie uderzył w dół, ta piłka kozłując. Jeszcze raz zobaczycie Państwo. Mogła zaskoczyć Van Beverena. Bramkarz tam jeszcze zrobił jakiś ekwilibrystyczny manewr. Leżąc na ziemi, uniósł się błyskawicznie, frunął tam pod poprzeczkę, ale piłka poszła minimalnie nad poprzeczkę. Znakomite trzy akcje zespołu polskiego. W przodzie Van der Kerkhoff. Van Hennehem. Kasperczak. Szymanowski. Z lewej strony Bulzacki, bardziej u góry Żmuda. Maszczyk. Zmiana kierunku, raptowna zmiana kierunku, zagranie na wolne pole, wchodzi Maszczyk. Bardzo ładna akcja, szybki bieg, ale tu już nie było mowy o jakimś dokładnym zagraniu. Na ekranie Państwa chorzowianin Zygmunt Maszczyk, a to Johan Cruyff. Odważnie wszedł w kierunku Bulzackiego, który atakował piłkę. Oto Johan Cruyff, 28 lat, 39 występ w reprezentacji. Wspaniały piłkarz. Maszczyk z Bulzackim, po prawej stronie ustawiony Kasperczak, u góry ekranu Wawrowski. Piękne, celne podanie. Idziemy teraz prawą stroną, dojdzie Szymanowski. Minimalnie, nie zdążył, minimalnie. Van Hennehem.
Oberwech. Czwórką teraz idziemy na dwóch zawodników. Na trzech. No w momencie nacisku trzeba przyznać, co Państwo zapewne zauważyli. Środkowi dwaj obrońcy, Oberwech i Bankraj i Prol nie zawsze tam w sposób należyty dają sobie radę. Jansen. Gadocha. O jeden chyba dribbling za dużo. Holendrzy próbują uspokoić Polaków tymi krótkimi, mierzonymi piłkami. Krajw. Do niego teraz Żmuda. Nadal Krajw. Żmuda. Wspaniała interwencja. Ale jeszcze nie koniec. I jeszcze jedno odbicie piłki. Oklaski na trybunach. Johan Krajw. Z lewej strony Neszkens. Podchodzi teraz Van Heneghem. Krótkie zagranie. Neszkens, Van Heneghem, Krójf. Krójf, jeden zwód, drugi oddanie piłki, bardzo przytomnie, doskonale. Holendrzy teraz starają się zdobyć przewagę liczebną. Wejście blisko pole karne, ale znakomita interwencja. Znów polskiej defensywy i rozpoczynamy kontratarcie. Idzie środkiem Szarmach. Po lewej stronie. Aj. Lato, szybki, zdecydowany. Gadocha. Nadal Gadocha. Czekamy na dośrodkowanie. Próba zmiany teraz. Po ziemi chciał do nadbiegającego Kasperczaka. Piłka w posiadaniu jednak Holendrów. 11 minut minęło. 0-0. Kroll. Długa piłka po prawej, na prawą stronę do Kerkhoffa. Kerkhoff, jeden z najszybszych piłkarzy w Holandii, kto wie czy nie najszybszy, typowy skrzydłowy, grający z numerem 8, dobry bieg, podobno dobre dośrodkowania, no tego zawodnika w akcji nie oglądałem. René van de Kerkhoff występuje w drużynie narodowej dopiero po raz 8. I przejście teraz. Dejna atakował tam dwóch stoperów. Jeszcze atak Polaka. Holendrzy niedokładnie wybijają piłkę. Kasperczak. Dejna. Pięknie podkręcona piłka, ale pewnie wychwycona przez Van de Veren. Van Heneghem. Jansen. Surbir. Surbir, tam się ustawia już dwóch zawodników, niecelnie. Mamy dwóch w przodzie, czwórkę, piątkę teraz w środkowej linii. Opanowaliśmy tę część boiska. W środku Grzegorz Lato. Po prawej stronie przesuwają się teraz poza ekranem, widzicie Państwo, ale już na ekranie również Szymanowski i Kasperczak. Kasperczak teraz otrzyma piłkę, coraz bliżej pole karne. No, byłby otrzymał piłkę, gdyby był bardziej skoncentrowany. Moment nieuwagi tylko i piłka uciekła, wyszła poza boisko. Ogromne napięcie. Pierwsze minuty, obie drużyny na pewno zdenerwowane. Ale my początek mieliśmy lepszy. To jest niewątpliwie jakaś zapowiedź, że druga drużyna świata, Holandia, będzie miała dziś ciężką przeprawę na Stadionie Śląskim. Lato. Daj, nie zabrano piłkę. Wraca. Heneghem. Piękny zwód, widzieliście Państwo. Doskonałe oddanie piłki. Willem Jansen, spalony. Neszkens. Dejna.
Kasperczak po prawej stronie. Bliżej Dejna ma Szymanowskiego. Wybiera jednak tam na lewą stronę. Lato, proszę Państwa, no i będzie chyba bramka. Gol! Mówiłem o tych błędach obu obrońców, proszę Państwa, holenderskich. I właśnie taki błąd przydarzył się, a król strzelców ostatnich mistrzostw świata był już na miejscu. I tak doszło do prowadzenia reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim. Grzegorz Lato ze Stali Mielec uzyskuje swoją 22. bramkę w reprezentacji. 32. występ, 22. bramka. Proszę Państwa, ogromna radość. 15. minuta gry. 1-0 dla Polski w meczu eliminacji mistrzostw Europy. I znów Lato suje, i znów mu zostawił miejsce Kroll. Strzał z bardzo ostrego kąta. Musiał tak zaryzykować, jako że z lewej strony nie zdążyli jeszcze podbiec blisko polskiego skrzydłowego Gadocha i Andrzej Szarma. Oto Grzegorz Lato, fenomenalnie szybki, znakomicie strzelający piłkarz z Mielca. Środek boiska, teraz długa piłka na lewego łącznika, nie ma nikogo. Rozpoczyna Bulzacki, mając po prawej stronie Szymanowskiego, po lewej Dejne i Żmuda. Henryk Wawrowski. Wawrowski tam, po prawej stronie, w charakterze skrzydłowego. Koledzy go jednak teraz nie widzą. Rozgrywanie w ataku pozycyjnym piłki, daleko od pola karnego Holendrów. I teraz tworzyć lukę. Szybka zmiana. Zawodnicy nasi są ruchliwi. Szarmach odciąga tam stopera. W to miejsce, gdzie był Szarmach, wchodzi teraz Dejna. Dejna, pole karne. Wysokość pola karnego, dośrodkowanie. Wymiótł piłkę jednak. Overweg. Kazimierz Dejna na ekranie. Kapitan naszej reprezentacji gra w drużynie narodowej. Dziś po raz 68. Van Henegem. Z lewej strony Van de Kaelen. I znów odbieramy piłkę Holendrów. Teraz mamy czterech zawodników na trzech Holendrów. Wysokość pola karnego. No teraz dokładnie rozegrać piłkę. Kasperczak pięknie, główką. Wspaniałego, proszę Państwa. Wspaniała akcja, znakomita akcja polskiego zespołu. Andrzej Szarmach znów minimalnie obok górnego rogu bramki. Surbir, Overbeck, Van Kraaij, Jansen, z lewej strony Neskens. Groźna sytuacja. Doskonałe zagranie do tyłu, do drugiej linii. Tu jednak już chyba zablokujemy. Teraz czekamy na dośrodkowanie. Fantastyczny rajd. I główką poza pole karne. Tak jest. Wyjście z piłką. Nie, Van Hanegem zablokował. Holendrzy w posiadaniu piłki. Operują z wodami. Piękne przejście. Raz, dwa. Krajf. Znów Krajf. Przed chwilą widzieliśmy go w cudownej akcji i tym razem pięknie rozegrał piłkę. Wysokość pola karnego. Holendrzy rzucili się do kąt natarcia. Jansen z tyłu nadbiega. Rzut wolny. Cruyff. Pięciu polskich obrońców. Główka obok. Więc chwila odprężenia dla naszej defensywy. Tutaj, tu po lewej stronie. Wspaniale. Prowadził piłkę. I dośrodkowywał Johan Cruyff. Wawrowski znów tam szykuje się do uderzenia lewą stroną czterech zawodników polskich, ale idzie znów prostopadłe podanie. Kasperczak nie dał rady. Van de Kaelen, Surbir, Wim Surbir z Ajaxu.
Kroll. Van de Kerkhoff. Spokojne zagranie. Przejście Gadochy, sędzia nie zatrzymuje gry i słusznie jesteśmy w posiadaniu piłki. Teraz rusza lewą stroną Szarmach. Oberwech, wybicie piłki poza boisko. No tu bez strachu rzeczywiście mają przed naszymi szybkimi napastnikami obrońcy holenderscy. Dejna. Piękny, mierzony strzał. Znakomicie rozegranie wielu akcji. Z dużą inwencją, z dużym polotem. Powiedziałbym z ogromną inteligencją. Powiedziałbym, urozmaicenie i zmiana rytmu w drużynie polskiej mogą w tej chwili imponować. 20 minut gry, 1-0 dla Polski. Przypominam, strzelca bramki Grzegorz Lato w 15 minucie. Van de Kaelen. Tam na Neszkensa. Wrócił w porę Wawrowski. Choć podał niecelnie, widzieliście Państwo tę rozpaczliwą obronę, aby nie dopuścić do rzutu rożnego. Lato. Bardzo słusznie Lato robi, że naciska tam bez przerwy tych środkowych obrońców drużyny holenderskiej. Absorbuje. Nie mogą ze swobodą rozgrywać piłki. Choć teraz bardzo pięknie. Szansa na wyrównanie. Tomaszewski nogami. Pusta bramka. Jansen. Oj, proszę Państwa. Groźnie, groźnie było. Nasi zastawili tak zwaną pułapkę offside'ową. W sparingu krakowskim zwracałem uwagę, że nie zawsze tego rodzaju manewry się udają i tutaj doszłoby do wyrównania. Mieliśmy ogromne szczęście. Rzut rożny. Główka minimalnie obok po dobrej akcji Jansena, który natychmiast piłkę mocnym uderzeniem przekazał tam na prawą stronę naszego pola karnego. Oto powtórzona akcja. Mogła ta sytuacja zaskoczyć Tomaszewskiego. Szarmach, Gadocha obok, obaj nie doszli do piłki. Krajf rusza. Proszę zwrócić uwagę na szybkość, na ruchliwość. Zablokowany strzał. Kerkhoff. Bardzo dobra interwencja Wawrowskiego. Piłkę jednak mają w posiadaniu Holendrzy. Po utracie tej bramki wyraźnie przycisnęli, wyraźnie atakują sporą ilością zawodników. Van Kaelen. Nadal Van de Kaelen. I nie potrafimy w momencie nacisku Holendrów, kiedy im odbieramy piłkę, nie potrafimy zawiązać tej kontrakcji, aby linie defensywne mogły być trochę odciążone. Znów po ziemi. Dośrodkowanie górą, dołem. Źle wybita piłka. Piłka poza boiskiem. 5 metrów od bramki wybijać będzie Jan Tomaszewski. A więc proszę Państwa, klasa ogromna naszego dzisiejszego przeciwnika. Tutaj Holendrzy parokrotnie dali próbki swych wysokich umiejętności po utracie bramki. Natychmiast przejęli inicjatywę, no i już od dobrych 7-8 minut dążą do wyrównania. Środek boiska. Tu w środku boiska nie potrafimy przytrzymać piłki. Trochę się rozsypała nam nasza druga linia. Maszczyk asekuruje obu środkowych obrońców, mam na myśli Bulzackiego i Żmudę. Tu w środku linii, w okolicach tego koła widzicie Państwo niewielką ilość zawodników polskich. Faulowany Maszczyk. Teraz mamy trochę czasu na zabawę z piłką. Wydaje mi się, że to nie zaszkodzi. Szymanowski podchodzi do niego teraz.
Ulzacki niecelne podanie, ale zrehabilitował się za poprzednią akcję. Szymanowski, długa, wysoka piłka tam na lewą stronę. Pan Beweren i od razu ręką. Co to znaczy szybka decyzja? Przejście Holendrów, szybkość znakomita. Ciągnie teraz Van den Kerkhove. I znów zagranie na lewą stronę. To jest Cruyff. Pole karne, z tyłu nadbiegają pomocnicy. No, proszę Państwa. Ten Żmuda jednak imponujący ma spokój. No a teraz, jak gdyby miał nie 1,87 m, a 2,5 metra. Gdyby nie sprzątnął sprzed nosa Holendrowi tej piłki, kto wie. Nadar Holendrzy. Znów Kerkhove. Surbir. Piękne rozegranie piłki. Wędruje jak po sznurku między zawodnikami. Dobrze, że te podania, które mają niejako zakończyć akcję i ma piłka wyjść do wolnego, nieobstawionego zawodnika, nie są zawsze celne. To nas w wielu przypadkach już uratowało przed ogromnymi opresjami. Gadocha na prawym łączniku. Po prawej stronie Kasperczak. Nadal Gadocha. Zmiana kierunku. Operuje piłką. Ściąga na siebie jednego, drugiego Holendra. Lato. Pada Lato. Pole karne. Van Beveren. Lato. Pusta bramka. Już tam obrońca w bramce. Wawrowski. Z tyłu Kasperczak. Szymanowski nie podbiega. Teraz dopiero. Szymanowski. Nie udało się, panie Antoni. Trudno. Powrót polskich obrońców. Wawrowski przy Kerkhove. Szybki Szczecinianin nie zawsze może sobie poradzić z szybszym od niego skrzydłowym holenderskim. Środek boiska. Czwórką teraz zawodników z ubezpieczeniem odpowiednim drugiej linii przechodzą do ataku Holendrzy. Próba zagrania na tak zwaną ścianę, a więc uderzenie w zawodnika. Ten oddaje piłkę błyskawicznie i ma dojść do strzału, ale nie doszło. Znów Kerkhove. Pomaga sobie ręką. Sędzia boczny. Sygnalizuje. Przewinienie Polaka. Rzut wolny dla drużyny holenderskiej. Sześciu Holendrów i znów z tyłu czatujących na ewentualnie odbitą piłkę dwóch zawodników z drugiej linii. Jansen i Kroll. Bardzo niebezpieczna sytuacja! No proszę Państwa, może w powtórce zobaczycie Państwo, mieliśmy ogromne szczęście. Znakomicie był ustawiony Tomaszewski. Ta piłka wprawdzie przeszła nad nim, ale znakomite ustawienie przy słupku spowodował, że strzał Cruyffa głową poszedł w objęcia Jana Tomaszewskiego. No, co będzie? Żmuda. Gwizdek sędziego. Popychany polski obrońca. Rzutem wolnym rozpoczniemy akcję z naszego pola karnego. 27 minut gry minęło pierwszej połowy meczu Polska-Holandia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 1-0 dla biało-czerwonych. Ale przeżywamy chwilę ogromnego niebezpieczeństwa. Wspaniałe umiejętności Holendrów i swobodne poruszanie się z piłką, opanowanie. Inteligencja w grze powodują, że w momencie nacisku cierpnie skóra. Van de Kuylen. Van Kraaij. Z lewej strony Henehem. Próba wciągnięcia zawodników. Nasi się jakoś nie angażują i słusznie. Neskens. Krój w środku. Znów sędziego bocznego chorągiewka w górze sygnalizuje, że Holender został zatrzymany nieprzepisowo. Znów rzut wolny. Tym razem po ziemi. Dobrze. Sharma. Przerywa sędzia. Akcję. Pokazując, że chyba piłka była nieustawiona, że
w momencie jej wędrówki przekazana została dalej. I z tego samego miejsca, jak Państwo widzą, rozpoczęcie akcji lewą stroną zespołu polskiego. Maszczyk, Bulzacki po prawej stronie, Bulzacki, Żmuda. Czterech napastników polskich, z tyłu ubezpieczenie drugiej linii. W drugiej linii mamy trzech zawodników, idzie teraz Żmuda. Aj, niebezpiecznie, nikt tam nie asekuruje. Bulzacki ma bowiem tutaj przed sobą zawodnika. Dobrze, że Holendrzy trochę ospale ruszyli do tej długiej piłki. Szarmach przez Krola atakowany. Żmuda po prawej stronie, Szymanowski. Krzyżowe podanie. Szymanowski. Kasperczak. Gadocha. De Kajlen. Cruyff. Szymanowski koło niego. Wybicie piłki. Wybicie z uderzenia przeciwnika. Już ta akcja, rozpoczynając się płynnie, została zastopowana. Z lewej strony Krajw, szalenie tutaj ruchliwy na tym lewym skrzydle. Van Henehem. Spalony. Minimalny, ale spalony. Sędzia główny bezbłędnie wyłapał tutaj, bez pomocy arbitra bocznego, sytuację. Kasperczak. Aut dla Holendrów. Nie potrafimy rozpocząć akcji. Holendrzy naciskają. Holendrzy są zawsze blisko któregoś z zawodników polskich, który posiada piłkę. Pół godziny minęło. 1-0 dla zespołu polskiego. Jansen. Interwencja Bulzackiego. Z rozmachem teraz idziemy. Długa piłka na lewą stronę. Gadocha i Surbier. Bliżej do piłki miał holenderski obrońca. Znów Van Henehem. Wszystkie akcje z lewej strony rozpoczynają się od tego zawodnika, po czym piłka wędruje z reguły do Krajfa, który na lewej stronie tutaj jest szalenie niebezpieczny. Zaliczka zaliczką, proszę Państwa, ale na umiejętności Holendrów nader skromna na razie ta jedna bramka. 32 minuty minęły. Holendrzy nadal podkręcają tempo. Nadal przewaga optyczna należy do nich. Znów są w posiadaniu piłki. Willem Jansen. Van Henehem. Niecelnie. Teraz okazja do szybkiego kąta tarcia. W lukę wchodzi, tam nie ma spalonego. W lukę wchodzi Lato, z lewej strony jest Gadocha, blisko również i Dejna. Teraz Dejna podchodzi, zagranie do Szarmacha i Szarmach nie wytrzymał nerwowo, jednak spalił. Ale był taki moment, w momencie kiedy ruszyliśmy do kontrakcji, gdzie było dwóch Holendrów i trzech polskich zawodników. Willy van de Kajlen. Jansen szuka Krajfa. Krajf tam na prawym łączniku. Daleki strzał. Mieszkęsa. I proszę Państwa, piłka poza boiskiem. Wybijać ją będzie Jan Tomaszewski. Kasperczak i Lato. Van Henehem, Kasperczak. Na lewej stronie ustawiony Wawrowski. Podkreślałem już ten atak Holendrów bez przerwy na zawodnika posiadającego piłkę. Maszczyk z lewej strony, znów Wawrowski. Teraz długa piłka do środka.
Organizacja gry tu w środku pola Holendrów może imponować. Wolno, bo wolno, ale rozgrywają piłkę teraz znacznie dokładniej jak w pierwszych 15 minutach. Henegem. Van de Kerchhoff. Neskens. Długa piłka, Tomaszewski, pewny chwyt i ręką, tak jest, na prawą stronę. Trochę za mocno. Potknął się jednak Van Henegem. Jansen. Van Kraj poza boisko. Polacy. Długi wyrzut Wawrowskiego, za długi, nie przewidział tego. Gadocha nie ruszył więc do podania. Kasperczak, Lato wraca, ale Holendrzy nadal w posiadaniu piłki. Van Henegem. Kroll, znów Van Henegem. I nasi teraz cofnięci na własną połowę. Zajmują pozycje wyczekujące. Dobra akcja, znów w środku. Tomaszewski, tak jest. Na wszelki wypadek zrobił tego Szczupaka, aby tam piłka gdzieś nie zmieniła kierunku na nierównym boisku. I jak Państwo widzą, tu w środku nie zawsze potrafimy opanować piłkę. Teraz Kasperczak, zmiana pozycji, bardzo dobra wymiana piłek teraz. Po prawej stronie Szymanowski, to jest Maszczyk, wejście, Lato, jeszcze Kasperczak, odważnie wchodzi głową przy wyskoku. Wystawia jednak łokieć i rzut wolny dla Polaków za nieprzepisowe zagranie w powietrzu Van Henegema. Łokieć Holendra. Niebezpieczne zagranie. Rzut wolny. Gadocha i Dejna. Tym razem Polacy zagrali nieprzepisowo. Osiem minut do zakończenia pierwszej połowy. 1-0 dla Polski na Stadionie Śląskim. Van Henegem. Proszę zwrócić uwagę, że jest to zawodnik absolutnie jednonożny, tylko operuje właściwie lewą nogą. To kółeczko zostało spowodowane, że miał niewygodną pozycję i musiałby ostro piłkę zaadresować prawą nogą. Lato, nasi zawodnicy mają znakomite rozeznanie przeciwnika. Atakował właśnie Van Henegema. Po prawej stronie Kasperczak, Dejna, ostre wejście, jeszcze tam szalejący Gadocha w środku. Odebraliśmy piłkę, teraz mamy po prawej stronie dwóch zawodników. Niestety Dejna nie uderzył piłki na prawą stronę, tam gdzie był Szymanowski i Kasperczak. Cruyff. Szeroko i to do środka teraz wychodzi Kajlen. Surbir, główka, pole karne zespołu polskiego. Dobre zagranie Szymanowskiego, a tam u góry ekranu mamy kontuzję z któregoś z zawodników holenderskich. Sędzia przerywa grę. Rozpocznie się akcja na wysokości pola karnego zespołu polskiego. Po prawej stronie być może, że Van der Kerchhoff albo Surbir. Sędzia nie wzywa jednak pomocy lekarzy holenderskich. Teraz dopiero widzę, jak tam wpada któryś z Holendrów z ławki rezerwowych. Można wymienić dwóch zawodników i bramkarza w ciągu całego meczu.
oczywiście w przerwie i ten czas zmarnowany na przypadek kontuzji piłkarza holenderskiego zostanie przez sędziego doliczony, także będziemy mieli minutę chyba więcej w tej połowie. Jednak Neskens chyba tak schodzi z boiska. Rzut wolny, Krajw z tyłu Van Henehem. Ostra walka o piłkę, gwizdek sędziego przerwa w grze. Holendrzy piłkę z autu rzucają na boisko, Van Henehem ciągle są blisko pola karnego, ciągle dążą do wyrównania, Van Henehem zbyt wolny, Żmuda, wybicie piłki, Szarmach. Trójką, teraz idziemy prawą stroną, na lewej stronie nie ma nikogo, ale idzie tam boczny obrońca Wawrowski. Na razie, proszę Państwa, dośrodkowanie, piękna główka w nóg. Cudowna, wspaniała akcja zespołu polskiego. Grzegorz Lato kapitalnie główkował. Piłka uderzyła w ziemię, ale tam ją dopadł rozpaczliwie interweniujący Van Beveren. Surbir. Holendrzy jeszcze nie robią zmiany, mając kontuzjowanego zawodnika poza boiskiem. Cruyff z Jansenem, Van der Kerkhof. Znów wysoka, długa piłka. Van Hanehem. Jansen. Zamykają nas Holendrzy, ale nie. Obroniliśmy się. Wyjście teraz szybkim atakiem. Lato prawą stroną. Lato, Dejna za nim. Gadocha rusza, piękna akcja, Gadocha strzał, ale nie miał swobody, proszę Państwa, nie miał swobody. Szarmach, akcja, pole karne, naciskany przez Holendrów. Róg nie, piłkę od bramki wybija Van Beveren. Dwie ostre czarże polskich napastników. No w tym drugim przypadku jeszcze jedna szansa. Gadocha. Wcześniej ułamek sekundy przekazuje piłkę do nadbiegających z drugiej linii zawodników polskich. Może by było 2-0, ale stworzyliśmy wspaniałe dwie sytuacje. Teraz Holendrzy znów suną środkiem tam dwoma zawodnikami. Przejście do kąta tarcia zespołu polskiego. Po prawej stronie Szymanowski. Szymanowski, narożnik pola karnego. Mało zawodników, czeka, tak jest, bardzo słusznie. Maszczyk. Overweg. Jeszcze Lato, gwizdek sędziego, zatrzymanie akcji. Holendrzy rzutem wolnym rozpoczynają akcję. Czterdziesta trzecia minuta gry. Idzie Van Henehem z lewej strony. Czeka na Cruyffa. Groźna sytuacja. Aj, co za wspaniały strzał lewą nogą. I co za kapitalna obrona Jana Tomaszewskiego. Zwód. I cała akcja jak na dłoni jeszcze raz. Sędzia boczny sygnalizuje, że piłkę wrzucają na boisko Polacy. Robić to będzie Henryk Kasperczak. W środku mamy Latę, Gadochę. Nie, to jest rzut wolny, Szymanowski. Kasperczak po prawej stronie. Mocne uderzenie do Wawrowskiego. Boczny obrońca zamyka tam pole, ale do piłki nie doszedł. Kroll. Bulzacki. Dejna. Proszę Państwa, szansa. Pusta bramka, gol. Gol.
to znaczy walczyć do końca o piłkę. Robert Gadocha, przejście na lewą stronę, pusta bramka i 2-0 dla zespołu polskiego. Jeszcze raz. Jeszcze raz, proszę Państwa, i tak do znudzenia moglibyśmy oglądać tę akcję. Co za zimna krew. Już w pole został wyprowadzony Van Beveren. Strzał do pustej bramki i 2-0 na niewiele sekund do końca pierwszej połowy. Surbir. Van Kraj. De Kaelen. Gwizdek, zatrzymanie gry. Nieprzepisowe wejście z Mudy. Holendrzy już w komplecie na boisku. Odległość spora do linii pola karnego, około 20 metrów. Podniesiona piłka. Jeszcze na naszym polu karnym. Wyjście teraz? No nie, wydawało się, że będzie wyjście. Jansen. I teraz piłka poza boiskiem. I chwila odpoczynku dla skołatanych serc kibiców. Tych tu na stadionie w ilości 80 tysięcy i milionów przy odbiornikach telewizyjnych. Już na zegarze mamy 46 minutę. Patrzę na sędziego angielskiego, pana Petryża. Za chwilę da gwizdkiem znać na koniec pierwszej połowy. Tomaszewski, Wawrowski. Przerzut nagły piłki teraz ponad głowami Holendrów. Dejna po prawej stronie, Szymanowski. I proszę Państwa, pierwszą połowę meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy Polska wygrała z wicemistrzem świata Holandią 2-0. Bramki padły w 15 minucie Grzegorz Lato i w 44 minucie Robert Gadocha. Proszę Państwa, no co? Wydaje mi się, że zespół polski pierwsze 15 minut i ostatnie 15 minut pierwszej połowy miał wręcz znakomite. Upór, ambicja, duża ruchliwość, wspaniała koncentracja wszystkich bez wyjątku zawodników spowodowały, że Holendrzy, którzy ruszyli od 15 minucie po utracie bramki, natychmiast do kontratarcia i za wszelką cenę dążyli do wyrównania, tego wyrównania nie zdobyli. A potem widzieliście Państwo mocny nacisk polskiej ofensywy, wsparcie w drugiej linii, błąd obrony holenderskiej i z zimną krwią Robert Gadocha uzyskał swoją 19. bramkę w reprezentacji, grając w drużynie narodowej po raz 63. A więc proszę Państwa, nie tak jak mówiłem, że skromna zaliczka, spora zaliczka, dwie bramki z wicemistrzami świata to dużo, ale pamiętajmy o klasie przeciwnika, pamiętajmy o wspaniałych umiejętnościach piłkarzy holenderskich. Przed nami jeszcze ciężkie 45 minut drugiej części meczu Polska-Holandia na Stadionie Śląskim. Na razie dziękuję Państwu za uwagę i po 10 minutach usłyszymy się ze stadionu w Chorzowie. Proszę, studio. Proszę Państwa, Van Henegem schodzi i w jego miejsce gra Gels. A więc Holendrzy jednak zmienili lewego pomocnika swojej reprezentacji. Van Henegem zszedł, jest Gels. Polacy rozpoczynają, podobnie jak w pierwszej połowie. Jesteśmy blisko pola karnego. Piłkę wrzuca na boisko Antoni Szymanowski. Długa, mocna piłka, główka, przerzut, Lato, szalenie szybki zryw z miejsca i jeszcze raz, proszę Państwa, akcja zespołu polskiego i znów teraz idzie prawą stroną, Lato. Gwizdek sędziego wcześniej
zatrzymana akcja. A więc z numerem 16 gra Gels. Przypominam, zszedł z boiska Willem von Hennehem. 2-0 dla zespołu polskiego. Druga część meczu z wicemistrzami świata. Przypominacie sobie Państwo stan tabeli. W tej chwili przed meczem prowadzili jednym punktem Holendrzy, mając po trzech grach komplet. Nasi po stracie jednego punktu w Rzymie na drugim miejscu z 5 punktami. Krajew. Surbier. No. Błąd Maszczyka. Groźnie Jansen. Wyjście z piłką. Jeszcze wraca Jansen. Kraj z Neszkensem tam szaleją, starają się przebić ten mur zespołu polskiego. 5 obrońców teraz mamy w jednej linii, ewentualnie okazja do offside'u. Tomaszewski. Szybki powrót. Wawrowski, wyjście Szczecinianina. Ciąg na bramkę imponujący z lewej strony Gadocha. Zbyt mocne podanie. Van Beveren. Van Kraj. Gels. Strata piłki. Gadocha. Z lewej strony ma Szarmacha. Nadal Gadocha. Jeszcze jeden dribbling. I teraz Lato. Ale już ściągnął boczny obrońca. Już jest Overweg. Jeszcze wymiana piłek. Jeszcze jedno uderzenie i Holendrzy wychodzą z własnego pola karnego. Mimo nacisku 5 polskich zawodników. Teraz mamy 2 obrońców i 3 zawodników holenderskich. Piękna akcja Żmudy. Idziemy z piłką. Lato, ostry kąt, a jednak potrafił z tak ostrego kąta potężną bombę skierować w kierunku Van Beveren, w kierunku Van Beverena. Van de Kuylen. Szymanowski przy nim. Spokojne odebranie piłki. I Żmuda. Szymanowski. Dejna. Odbita piłka od Helondra. Baweren broni. Także nie mamy rzutu rożnego. Jansen się ukazuje tutaj. Wybierają Gelsa. Gels, środek. Krójf, Neszkens. Krójf idzie na lewą stronę. No, mieliśmy ogromne szczęście. Jeszcze Holendrzy. Koniec akcji. Pozwala piłce opuścić boisko Jan Tomaszewski i wybicie naszego bramkarza. 4 minuty minęło gry w drugiej połowie. 49 na Stadionie Śląskim. 2-0 dla drużyny polskiej. Henryk Kasperczak. Z lewej strony Dejna, po prawej stronie Szymanowski i Lato. Niecelnie uderzona piłka. Overweg. Kroll. Próba zagrania natychmiast pierwszej piłki. Blokują tam Holendrzy. Blokuje również nasza defensywa. Jeszcze jeden wygrany pojedynek Władysława Żmudy. Kasperczak grać dalej nic nie było. Holendrzy teraz mają 3 zawodników, już 4 po prawej stronie Jansen. Krajew. Jansen, narożnik pola karnego. Niebezpieczna sytuacja. Ojej. Niedaleko była ta piłka z lewego słupka naszej bramki. Mimo to oklaski dla interweniującego obrońcy przez Jana Tomaszewskiego. Rzut rożny dla Holendrów. Wraca Gadocha. Próba przeszkodzenia. Jeszcze jeden rzut rożny. Mocne uderzenie Krajfa.
Krajew nie oszczędza się. W pierwszej połowie kilka znakomitych, imponujących akcji lewą stroną. Znów ten sam manewr. Gels, długa piłka, Tomaszewski. Ucieka mu piłka, pusta bramka. No, proszę Państwa, jak się to mówi, wróciliśmy z dalekiej podróży. Wydaje mi się, że tam Jan Tomaszewski był trochę przy tej walce o piłkę popychany przez Holendrów. No i sprawiedliwości, jeśli tak można powiedzieć, stało się zadość, jako że stojący Neskens piłkę przeniósł nad poprzeczką. Szarma. Gadocha. Szarmach i Gadocha. Doskonale zrobił to Gadocha. Również dobrze Szarmach. Maszczyk, długa piłka tam na prawego łącznika. Dejna. Kasperczak. Holendrzy wychodzą z piłką. Ruszają do przodu. Po prawej stronie mają Jansena. Wraca Wawrowski. I krótkie, dokładne podanie. Czy nie za mocne? Za mocne, ale jeszcze tam Szarmach uratował Holendrzy. No, gubią się teraz. W środku mają czterech zawodników, pięciu. Widzicie Państwo, jak krótkie wejścia naszych obrońców. No, w ferworze walki zdarzają się oczywiście i faule. Jansen unosi się z ziemi. Rzut wolny. Kraj. Van Kraj obok niego. Lato. Piękne zagranie teraz Laty z Maszczykiem. Lato. Szybkość imponująca piłkarza Mielca dzisiaj. I dokładne rozgrywanie piłki. Nie oszczędza się. Wraca również. Wspomaga linie defensywne. Bulzacki ze Żmudą. Żmuda, Kasperczak. Szymanowski. Nie, to Lato. Teraz wciągamy dwóch Holendrów. Jansena i Neskensa. Tomaszewski, długa piłka na prawą stronę. Główka, spalony. A minuty płyną. 8 minut drugiej połowy. 2-0 dla Polski z Holandią. Van de Kaelen. Piłka poza boiskiem. Out dla gości. Albo tak, ostra interwencja. Za ostra, zdaniem sędziego angielskiego pana Bertridge'a. Tomaszewski z intuicją wyszedł do tej piłki. I wspaniałe zagranie do Szarmacha. Szarmach, no, w starciu z obrońcą holenderskim. Ten bardzo pracował łokciami, nie mógł się zebrać. Bardzo pracował łokciami i w momencie, kiedy zbliżył się do niego Szarmach, właśnie takie otrzymał uderzenie. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że to było przypadkowe. Jansen. Piłka poza boiskiem, od bramki wybijać będzie zespół polski, a Szarmach, proszę Państwa, nadal na boisku. Niedobra sytuacja. Kontuzja chyba podobna jak na Mistrzostwach Świata, kiedy to też w takiej właśnie akcji, ale w górnej walce o piłkę uległ kontuzji nosa. Przypominacie sobie Państwo. Holendrzy wołają naszą służbę, doktor Garlicki. Widzę tam również, oj, właśnie to jest cała ta akcja, którą chyba dość dokładnie opisywałem Państwu. Unosi się Andrzej Szarmach. Tam bardzo piękny obrazek. Johan Cruyff blisko Szarmacha przyglądał mu się. Widzieliście Państwo dużą troskę, czy czasem coś niebezpiecznego nie stało się środkowemu napastnikowi reprezentacji Polski, który nadal nie jest w grze poza linią boczną.
Wybijamy piłkę przez Jana Tomaszewskiego. 11 minuta gry drugiej połowy. Rusza teraz Gadocha. Dejna z tyłu. Piękne zagranie, znakomite. Wawrowski, proszę Państwa, Wawrowski pole karne. Mocne uderzenie wzdłuż bramki Henryka Wawrowskiego, który wraca teraz, musi iść z odsieczą swoim kolegom, których pozostawił w defensywie. Wspaniała to była akcja bocznego obrońcy. Mocne zagranie, ale za słabe, aby nie złapał tej piłki Van Beveren. Zatrzymaliśmy atak holenderski. Nacisk zespołu polskiego. Tak jest. Już Tulla, to widzicie Państwo, poszedł lewą stroną. No, a gdyby tak się któremuś z Holendrów zachciało podawać piłkę własnemu bramkarzowi. Szarmak się uniósł. Wchodzi na boisko. Holendrzy tymczasem atakują prawą stroną. Van der Kerkhoff. No, proszę Państwa, Cruyff spóźnił się ułamek sekundy. Ułamek sekundy się spóźnił, ale Holendrzy nadal w posiadaniu piłki, znów rozgrywają, znów ten ich taniec na polu karnym, bardzo niebezpieczny. Czekamy na dośrodkowanie, zablokowana piłka przez Wawrowskiego. I dylemat, out. Out zdaniem sędziego. Wybicie piłki zbyt słabe przez naszą obronę. Nadal Holendrzy, no ale może w tym upojeniu ataku odkryją się trochę. Zobaczymy. Na razie atakują 7-8 zawodnikami. Ten atak im nie wyszedł. Wychodzimy teraz przez Maszczyka z naszego pola karnego. Piłka poza boiskiem. Rzucają Holendrzy. Polacy. Kasperczak. Piękne wyjście ze zwodem. Szuka teraz Laty. Lato sunie lewym łącznikiem. W środku mamy Szarmacha. Mocne dośrodkowanie. Gadocha. Za krótko. Piękny zamysł, ale za krótko. Nie zdążyła tam nasza druga linia zamknąć pola karnego drużyny holenderskiej. Jansen. W pojedynkę teraz idzie Jansen. Nadciągają z lewej strony Cruyff, Kerkhoff. Główka. Żmuda. Szarmach na puste pole. Liczył, że znajdzie się tam w tym pustym polu Zygmunt Maszczyk. Odległość jednak była ogromna. Piłkarz ruchu nie mógł do tej piłki dojść. Znów Holendrzy w inicjatywie. 14 minuta gry. Znów Krój, operujący często i w głębi pola. Jansen. Nadal Jansen. I odbicie piłki przez Tomaszewskiego. Piłki, która szła nieomylnie dołem w okolice słupka, prawego słupka bramki polskiej. Jansen bardzo w tej chwili groźny. Często tam pod naszą bramką. Trener Georg Knobel zrobił małą roszadę. Poprzestawiał tam zawodników. Tomaszewski, pusta bramka! Tuż obok. Wybicie przez obronę polską. No przeżywamy, nie ukrywam, chwilę ogromnego zagrożenia, proszę Państwa. Pół godziny do zakończenia spotkania. Holendrzy mocno naciskają. Rzut rożny. Cała drużyna, tylko Lato tam w przodzie. No, Szarmach. Wyjdzie nasz środkowy napastnik z naszej połowy. Wyszedł i nawet znakomicie zagrał tę piłkę, która uciekła spod nogi Lacie. Surbir. Surbir. No Holendrzy starają się dużo biegać. Częsta zmiana pozycji. Atakowanie zawodnikami drugiej linii, obrońcami. Nasi są jednak znakomicie dziś dysponowani, czujni. Wyłapują wszystkie te ruchy, powiedziałbym, Holendrów. Zmianę ułożenia na stanowiskach poszczególnych. No, dzisiejsza piłka. Grać, proszę Państwa, tak jest, piłka odbita została od holenderskiego zawodnika. Polacy ruszają, no! Gadocha.
Jeszcze Gadocha, piłka poza boiskiem. O właśnie, to jest sytuacja, z której o mały włos nie uzyskalibyśmy trzeciej bramki. Mówiłem tutaj o tym nowoczesnym futbolu, no dziś wiadomo, piłkarze przecież nie są ustawieni na szynach i po tych szynach się poruszają, lecz klasowy piłkarz musi mieć tą ogromną ruchliwość, własną inwencję i tę szaloną inicjatywę, choćby tak jak ten piłkarz. To jest Krajw. Neszkens, pole karne, groźna sytuacja. Hansen. Piłka ponad nogą Jansena, a w tej chwili poza boiskiem. No i ten Jansen, ten blondynek, którego widzicie Państwo, ogromnie w tej chwili sieje duży zamęt, ogromny zamęt sieje na naszym przedpolu, często również na polu karnym, uzupełniony przez grającego z szesnastką, którego widzieliście Państwo, również blondyna Gelsa, ten ze świeżym zapasem sił. Gels znów z prawej strony, Jansen po lewej, nadal Gels. Wyłożenie piłki, no i teraz chyba Tomaszewski, tak jest. Na wszelki wypadek klapnął na ziemię. Rozpoczyna Bulzacki do swojego kolegi klubowego Tomaszewskiego. Mirosław Bulzacki, grający dziś z trójką, bohater, jeden z bohaterów na Wembley. Jak do tej pory spisuje się dobrze, jest ruchliwy, odważny, nie boi się ostrych starć. Rzut rożny dla zespołu polskiego. 18 minuta gry drugiej połowy, 2-0 dla biało-czerwonych. Krótkie zagranie, wysoka piłka, idzie teraz na górę! Kompletne zaskoczenie i Andrzej Szarmak, proszę Państwa, zdobywa bramkę tam, kiedy wydawało się, że piłka przejdzie do Gadochy i ten będzie ją miał w idealny sposób na głowie. A więc, proszę Państwa, ja przypomnę pierwsze słowa drugiej części mojej relacji, kiedy to mówiłem o tej tabliczce, żeby nie chować, no i okazuje się, że tabliczka się przydała. Andrzej Szarmak kompletnie zaskoczył defensywę holenderską i w momencie, kiedy drżeliśmy z trwogi, bo Holendrzy szaleli tam na naszym polu karnym, zostali poskromieni przez to, że się odkryli i tak padła bramka. 3-0 dla zespołu polskiego. Wychodzimy znów z głębokiej defensywy. Ktoś tam jednak został popchnięty. To Henryk Kasperczak. Sędzia jednak nie zatrzymał gry. Przypominam, proszę Państwa, 18 minuta gry po przerwie. Andrzej Szarmach uzyskuje trzecią bramkę dla zespołu polskiego. Ogromny krzyk na trybunach. Ludzie zdzierają gardła. Holendrzy rzutem wolnym na naszej połowie rozpoczynają akcję. Piękna, piękna była ta trzecia bramka. Manewr zawodników polskich zupełnie wyprowadzili w pole nasi zawodnicy defensywę, która w ogóle nie zauważyła Szarmacha dopiero w ostatniej chwili, kiedy dochodził do piłki i pakował ją do siatki. Piłka poza boiskiem. Rzucać będą Polacy. Ogromna sensacja, proszę Państwa. Trzy bramki wicemistrzów stracone na Stadionie Śląskim. 25 minut do zakończenia spotkania. I bez przerwy ten kocioł w miejsce Stadionu Śląskiego. I idziemy do przodu. Dejna teraz się ruszył. Nadal Dejna. Po utracie piłki popychał jednak ręką. Rzut wolny dla Holendrów. Krajw i Neszkens. Surbir. Prawy obrońca. Gels tam jest u góry ekranu.
Neskens po prawej stronie. Wysokość pola karnego. Wybić tę piłkę. No wybić tę piłkę. Nie wybił Bulzacki. Musiał uratować w pełnej poświęcenia interwencji Henryk Wawrowski. Gadocha wraca. Surbir zaatakował nieprzepisowo. Zygmunt Maszczyk, znany ze swojej ogromnej pracowitości, fantastycznej kondycji, upartości, do końca walczył, aby zdobyć tę piłkę. Kasperczak. Wspaniała akcja zespołu polskiego. Kapitalne dwa podania. Zmylenie przeciwnika. Holendrzy cofnęli się teraz całą drużyną. Delikatnie. Miękko zacentrowana piłka, wybita przez Holendrów. Idą teraz Kraj po prawej stronie Gels. Nadal Kraj. Nabiera szybkości, fantastyczna, zdumiewająca szybkość, ale Władysław Żmuda w pierwszej połowie kilka razy właśnie w ten sposób nie dał się nabrać na ten zwód, który potem mógłby otworzyć już drogę do bramki polskiej. Kroll. Neskens. Z lewej strony Kraj. Gels. Mocna piłka, Tomaszewski, fantastycznie, przed tą dziurę między dwóch atakujących zawodników, między Neskensa i między Krójfa. I w tej pięknej, powietrznej paradzie wyjaśnił całą sprawę. Ileż wspaniałych parad obu bramkarzy, ile kapitalnych strzałów, cudownych akcji. Przypominam, od 1967 roku na Stadionie Śląskim nie wygrała jeszcze żadna drużyna. Przegrali tu Anglicy, przegrali Walijczycy. Wiele renomowanych sław, ale przyznacie Państwo, że chyba tak znakomitej gry z jednej i z drugiej strony nie widzieliśmy. Rzut rożny dla przeciwników. Ogromna ambicja, serce, zaangażowanie Holendrów powodują, że ciągle próbują tam zagrozić naszej bramce. Tomaszewski i Jansen. Piłka poza boiskiem. Kolejny rzut. Rożny. Nie, sędzia jednak uznał, że Holender głową wybił piłkę poza boisko i rozpoczynamy teraz. Długie zagranie, krzyżowe. Szymanowski przy nim. Bulzacki, piękna akcja bocznego obrońcy, wspaniała, centra za mocna trochę, stąd też zgarnął piłkę z powietrza. Van Baveren, spalony dwumetrowy Krajfa. Kasperczak, znów długa piłka do laty. Gadocha. Piękne opanowanie piłki. Jeden zwód, drugi. No i panie Robercie. Oklaski, oklaski. Wspaniała akcja. Nieporozumienie jednak w środku. Dejna wraca teraz. Ogląda się, gdzie jest Neskens. Wyłapana piłka. Po prawej stronie Szarmach. U góry ekranu Grzegorz Lato. Zmiana kierunku i będzie ten piękny strzał. Tak jest, typowy dla Dejny, podkręcony, ale za słaby. Brawo, panie Kazimierzu. A tak drżeli wszyscy kibice o formę tego wspaniałego piłkarza. A we stadionu mówiłem, że przecież nie można zapomnieć w ciągu 2 miesięcy grać w piłkę nożną. Piąty na liście France Football, Dejna dziś pokazuje kilka znakomitych zagrań. Uwaga! Proszę państwa, był gwizdek sędziego. Był gwizdek sędziego jednak, który sygnalizował spalony holenderskiego zawodnika. No ale już byłem raz na takim meczu, że był gwizdek, padła bramka i okazało się, że to jakiś kibic na trybunach gwizdał. Lato. Kasperczak. Z tyłu Szymanowski.
Wybicie piłki, nie ma spalonego z autu. Wejście teraz w pole karne. Overweg wybija piłkę. Wraca Sharma. Walczą do końca nasi zawodnicy, ale wydawało się, że Holendrzy zdobędą przewagę liczebną. W pewnym momencie było ich pięciu, a tylko dwóch zawodników polskich w obronie. Kontratarcie. Sytuacja idealna, proszę Państwa. No tak, zaczęli się nasi trochę licytować, kto ma tę bramkę czwartą strzelić. Gels. Nadal z Gels, bardzo szybki. I znów dośrodkowanie. No. Powiedzmy sobie szczerze, że tym razem my mieliśmy szczęście. Tak, na pewno. No ale przed chwilą lepszą chyba sytuację miała trójka Polaków, kiedy to przed nimi był tylko jeden obrońca i bramkarz zespołu holenderskiego. Ależ ile tych akcji zmiennych, proszę Państwa. Przed chwilą sytuacja na zdobycie czwartej bramki przez zespół polski i dosłownie dwa podania i już mógł być gol dla Holendrów. 27 minut gry, znakomitego meczu na Stadionie Śląskim między drugą i trzecią drużyną świata. Polska prowadzi nad Holandią 3-0. Holendrzy. Gwizdek sędziego, spalony po prawej stronie Gels. Krójf teraz wraca do środka, pokazuje kolegom, aby wspomogli drugą linię. Linia złożona z trzech zawodników, niecelne podanie, na lewo, Sharmach i Gels, piłka poza boiskiem, uderzył ją Holender, wrzucać będziemy w okolicach chorągiewki na środku boiska. Wawrowski. Dejna. Zagrodzili mu drogę. Gadocha. Z lewej strony Sharmach. Po prawej stronie Lato. Nadal Gadocha. Wyśmienite akcje Roberta Gadochy. Aut dla zespołu polskiego. Sharmach blisko Roberta Gadochy. U góry ekranu. Dejna. Dejna, blisko linia pola karnego, nadal Dejna, cudowny strzał, ale 2 metry za wysoko. Coraz częściej widzimy idącego za naszymi napastnikami Kazimierza Dejnę. Tak, duża odległość, 16 plus 8, no gdzieś 24 metry. Kazimierz Dejna na ekranie. A 29 minuta meczu. Za 60 sekund, 15 minut do końca. Polacy nadal w wyśmienitej formie, w wyśmienitej dyspozycji. Van de Kylen. Po prawej stronie Surbier. Nadal skrzydłowy, Jansen. Ostre wejście Żmudy. Idzie teraz prawą stroną Lato. Walczy do końca, nie odebrał piłki, Jansen, szuka Krojfa, Krajf w okolicach własnego pola karnego, teraz idzie środkiem, widzicie go Państwo w okolicach punktu na środku boiska, już się zbliża pod pole karne, pójdzie lewą stroną, źle przyjął piłkę. Spalony u góry ekranu Grzegorz Lato. 3-0, przypominam, dla Polski. 15 minut do zakończenia spotkania z wicemistrzami świata. Surbier. I proszę zwrócić uwagę od razu do zawodnika, który posiada piłkę. Polski piłkarz. Wejścia ostre, krótkie. Gels. I Tomaszewski chyba. Nie. Dejna teraz uruchamia tam po prawej stronie Kasperczaka.
Znów piłka poza boiskiem. Holendrzy popełniają błędy. Ogromnie są widać zdenerwowani. W towarzyskich spotkaniach po Mistrzostwach Świata mieli parę potknięć, ale w meczach o coś, w eliminacjach pokonali, jak Państwo pamiętacie, w wspaniałym meczu reprezentację Włoch u siebie. Rozprawili się gładko w obu spotkaniach z Finami. W prestiżowym meczu z Mistrzami Świata, Republiką Federalną Niemiec, remis na stadionie we Frankfurcie. Rzucamy piłkę na środku boiska. Wawrowski czeka na Maszczyka. Ukazuje mu się Gadocha. Długi wrzut. Szarmach. Asekurujący go z tyłu Gadocha. Nadal Gadocha, odważnie idący teraz na przeciwnika. Krótkie zagranie, Andrzej Szarmach. Ach. To była piękna akcja, niezakończona jednak celnym podaniem. Dejna. Kasperczak. No i proszę Państwa, gol! Czwarta bramka dla zespołu polskiego. Czwarta bramka dla zespołu polskiego. Jeszcze raz ta sama akcja, wejście Szarmacha i proszę Państwa 4-0, 32 minuta meczu i znów tabliczka by nam się przydała, 32 minuta z napisem Andrzej Szarmach i proszę Państwa, już chyba nic nie odbierze nam zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Andrzej Szarmach kopiuje swój wyczyn z 18 minuty drugiej połowy i w 32 minucie tej części gry uzyskuje czwartą bramkę. 4-0 nad Holandią, która przyjechała do Chorzowa w pełnym składzie. Van Kraaij. Gwizdek sędziego. Rzut wolny dla gości. Na lewo Overweg. Daleki strzał, taki trochę strzał rozpaczy. Odległość blisko 40 metrów. Oczywiście nie mogło być mowy o golu dla pomarańczowych. Przypominam, że bramki w eliminacjach Mistrzostw Europy też się liczą. 15 października, rewanż na stadionie olimpijskim w Amsterdamie. A kibice nadal nie żałują gardeł i nadal Polska gola. Wawrowski. Jednym pociągnięciem uruchamiamy teraz Grzegorza Latę. Pada Lato w tym górnym pojedynku z atletycznie zbudowanym Van Kraaijem. Podnosi się z bólem jednak, wstaje. Holendrzy. Van den Kerkhoff. Oto Grzegorz Lato, już w porządku. Piłka poza boiskiem, aut dla Holendrów. 34 minuta gry. Gels, Gadocha wraca. Oj, niedobrze, proszę Państwa. Będzie bramka, tak jest. Błąd obrony polskiej. Nie dość dokładne wybicie piłki. Proszę zwrócić uwagę. Znakomite podanie Cruyffa. I stało się. 4-1. Moment dekoncentracji. Moment dekoncentracji spowodował, że utraciliśmy gola. Jeden, 10 minut do końca. Van den Kerkhoff uzyskuje bramkę dla Holendrów. Idziemy teraz, wejście na pole karne. Nie ma wsparcia teraz drugiej linii. Czterema zawodnikami zapędziliśmy się na pole karne, wychodząc z głębokiej defensywy Holendrzy. Szukali Cruyffa, nie znaleźli. Wycofanie teraz piłki. Zajęcie stanowisk.
do pozycji wyjściowej. Tomaszewski czeka na Wawrowskiego. Wawrowski w okolicach środkowej linii. Znów długie podanie. No i czyżby tak bramkarze odbijali piłkę od siebie? Nie. Von Kraj. Oberwech. No nie cofnęliśmy się, na pewno. Szarma. Po prawej stronie Dejna. Z lewej strony Lato. Na lewym skrzydle Lato. Nadar Szarma. Wraca Wawrowski do Gelsa. Za chwilę zobaczycie Państwo tu w górnym, w dolnym rogu. Po prawej stronie Szymanowski. W okolicach bandy Kerkowa. Uciekł Szymanowskiemu Kerchow. Powrót Laty. Absorbuje, próbuje przeszkadzać tam Holendrom. Już wyegzekwowana piłka, już rozpoczynają Holendrzy. Gels ciągle nas trzymają. Oj, proszę Państwa, wybić tę piłkę. Wawrowski nie dał rady. Gels, wysoka piłka i teraz mieliśmy ogromne szczęście. Ogromne szczęście, proszę Państwa. W ostatniej chwili Bulzacki wybił tą piłkę poza boisko. Proszę zwrócić uwagę, ogromne niebezpieczeństwo nam groziło. Rzut rożny, ciągle trzymają nas Holendrzy w tym hokejowym zamku. Ogromna ambicja, do końca walczą, starają się uratować tu twarz na Stadionie Śląskim. Wysoka piłka, Tomaszewski pewnie. I wybicie do środka, do Laty. Lato i Oberbeck teraz z lewej strony, musi on czas sekurować, bo nie ma Surbiera. Czeka teraz Lato, dobre, dokładne podanie, nie nadal Lato, teraz zmiana kierunku, wspaniała akcja. Szarmach, jeszcze nadal Szarmach. I Dejna wchodzi, proszę Państwa, Dejna, pusta bramka. Coś nieprawdopodobnego, rzadko widać w życiu takie sytuacje w czasie spotkań. Coś niebywałego. O mało nie rozczaskał głowy o słupek Van Beveren. Szybkość, mocne uderzenia zupełnie wyprowadziły defensywę holenderską. Zamęt ogromny. Ale bramki nie ma. Rzut rożny. Radocha, długa piłka. Van Beveren, piękne wybicie pięściami. Gwizdek sędziego. W walce w powietrzu. Bramkarz holenderski atakowany. Nieprzepisowo. 7 minut do zakończenia. Polska, Holandia. 4-1 na Stadionie Śląskim. Znów ruszają Holendrzy. Znów idzie ich asatutowy krój. W Gels. Van de Kerkhoff. Gels po prawej stronie. Dośrodkowanie. Krótka główka. Wawrowski. Wawrowski po lewej stronie. Piłkę ma Zygmunt Maszczyk. Czeka teraz, aż tam u góry znajdzie się Kasperczak. O, wybrali inny manewr, inny wariant. 6 minut do zakończenia. Bulzacki. Z lewej strony Wawrowski. Ukazuje się teraz Dejna. Nie widzi go Bulzacki. I do własnego bramkarza. Lato. Von Kraj. Neskens. I teraz stąd rozpoczną akcję Holendrzy. Nie ma Gelsa. Przeszedł on na lewego łącznika. Krój, zmiana kierunku. Swoboda w operowaniu piłką. Niecelne podanie. Mamy teraz okazję. Mamy dwóch zawodników. Kopnięty Gadocha, sędzia nie zatrzymuje gry. Tomaszewski i 5 minut do zakończenia meczu. 4-1 dla Polski. Grzegorz Lato, Robert Gadocha i Radocha. No, przepraszam za to przejęzyczenie. I dwie bramki Andrzeja Szarmacha. Oberwech.
Kroll teraz tam się posuwa po lewej stronie, jest już blisko pola karnego. Gwizdek sędziego, respektuje on decyzję bocznego. Rozpoczynamy prawą stroną od Szymanowskiego. Czekamy na Holendrów. Bardzo słusznie, muszą przecież iść do przodu. Z lewej strony Wawrowski teraz ucieka. Jeszcze go nie dojrzał Dejna. Teraz dopiero. Sam jest blisko naszego bocznego obrońcy. Czekamy na Holendrów. Nie kwapią się. Szarma. Uderzenie piłki tam w lukę. Wyłapał ją jednak Van Kraaij. Gels. Gels idzie prawą stroną. W środku tam Cruyff szykujący się do ataku. Van de Kerkhoff. Proszę zwrócić uwagę, jak szalenie dużo Holendrzy biegają. Ile jest ruchu w ich grze. I proszę zwrócić uwagę na znakomite ustawienie się naszej drugiej linii i obrony. Dokładne pilnowanie swoich miejsc, swoich pozycji i rozbijanie w porę ataków holenderskich. Nadal Holendrzy. Szymanowski. Ucieka mu Kerkhoff lewą stroną. A tutaj Gels niepilnowany. Out dla zespołu holenderskiego. Wysokość pola karnego. Do narożnika pola karnego polskiego niedaleko. Kerkhoff, Gels. I na wszelki wypadek wybicie poza boisko. Nic się nie stało. 3 minuty do zakończenia. 4-1 dla reprezentacji Polski. Drożny. Ręka przeszkadzającego polskiego zawodnika. Rzut wolny dla Holendrów. 2 minuty do zakończenia. Van den Kerkhoff. Prawie cała drużyna holenderska na naszym polu karnym. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Na skutek zbyt małej odległości naszych zawodników. Tomaszewski. Aj, co za wspaniała interwencja. I długa piłka do środka tym razem. Latko. Coś za szalona szybkość. Nie było nikogo tutaj. No ale któż może zdążyć za Grzegorzem Lato? Van Kraaij. Surbir. I już przy nim Gadocha. Jest także Kasperczak. Holendrzy rozgrywają piłkę, no bo reszta zawodników jest bardzo dokładnie pilnowana. Nie ma komu podać tej piłki przy każdym Holendrze. Jeden zawodnik polski, no a przy tym najgroźniejszym dwóch. Koło Krajfa teraz widzę dwóch. Rzut wolny. Faul Wawrowskiego. Minuta do zakończenia spotkania. Ogromny tumult na trybunach. Wszyscy ludzie wstają z miejsc. Wielkie święto na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Johan Cruyff. Mocne, piękne uderzenie. Tomaszewski pięścią przed siebie i spokojnie. I znów do środka tam. Po przeciwnej stronie ryk 40 tysięcy ręka. Sędzia nie zauważył tego, no bo jakże mógł z tej odległości. Na zegarze mamy już 45 minutę. Proszę Państwa, bez przerwy okrzyki, bez przerwy hip hip hura, bez przerwy 100 lat. Holendrzy pod naszą bramką. Przerzut piłki, wybicie. Gels, Kerkhoff, Neeskens, Cruyff. Wybić. Wyjście, ostatnia akcja zespołu polskiego. Idzie Gadocha. I proszę Państwa, koniec meczu. Koniec meczu. Wielki triumf trzeciej drużyny świata. Biało-czerwoni zwyciężyli wicemistrzów świata w oszałamiającym stosunku aż 4-1.
15 minuta Grzegorz Lato. 44 Robert Gadocha. 18 minuta po przerwie Andrzej Szarmach. I kopia wyczynu w 32 minucie przez piłkarza Górnika Zabrze. Ogromne gratulacje całej sportowej Polski. Proszę Państwa, wielkie zwycięstwo, wielki triumf po wspaniałej grze polskiego zespołu, który przypomniał sobie w dzisiejszym meczu dni wielkiej sławy w czasie 10 piłkarskich mistrzostw świata na stadionach Republiki Federalnej Niemiec. Polska wygrała dziś z Holandią aż 4-1 i taka wiadomość dziś poszła na cały świat. No a co się będzie jutro działo? Ciekawi jesteśmy, jakie będą komentarze w europejskiej prasie i światowej. Kończę swoją relację ze Stadionu Śląskiego. Dziękuję Państwu za uwagę i żegnam się tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mówił Jan Ciszewski.